Yo, cześć, siemaneczko, z tej strony Pykes i witam was na kolejnym odcinku z farminga. Jak widzicie, zakończyliśmy w tamtym momencie, to tam stałem. Odcinek czwarty. Nagrywam odcinek piąty za czas. I tak jak mówiłem, w odcinku zatem dokończymy układanie maszynek, więc skończymy układanie maszynek. Ojeju. Ja robię cięcie i zaraz się widzimy. Więc jedziemy z ciągiem dalszym. Układania maszyn na naszej farmie. I kupimy dzisiaj też nowy nabytek, który będzie stał koło jakiejś maszyny, co tutaj już jest gdzieś na farmie. Dobra. Traktory będą stały pod jatmo, jakoś tak. I jedziemy to zabić i a różnik będzie stał tu, a potem też znajdą na miejsce i jedziemy teraz wydać trochę mleka. I jak starczy, to kupimy nowy nabytek. Ojejku. Jeszcze będziemy musieli trochę poczekać, bo nie starczy na nasz nowy nabytek, nie chcą, szkoda. Przepraszam. Jeszcze 14, 25 niech jest. O, 3. Będzie stała gdzieś na... Może ta maszyna będzie stała tu gdzieś. Albo tu, albo gdzieś tutaj koło tych maszyn, albo gdzieś tam, a może tutaj, albo tutaj. Więc ja robię dzięki, widzimy się przy koszeniu trawy. Widzimy się przy koszeniu trawy. Więc jesteśmy po cięciu, już nie koszymy trawy. Ale kupujemy nowy nabytek. Tym nowym nabytkiem będzie tym naszym nowym, pięknym, na naszej uroczej farmie będzie naszym nowym nabytkiem na naszej pięknej, ślicznej, uroczej jakiejś farmie będzie przyczepa samozbierająca. 59 tysięcy. I kupiliśmy jakże naszą nową maszynę. Więc ja zrobię dzięki i widzimy się, jak będziemy po nowej naszej maszyny na farmie. Więc jesteśmy koło naszej nowej maszyny. Zaczepiamy. I jedziemy na farmę. A prędkość, jaką by ona robiła, zobaczymy na ulicy. Jest.
18 na godzinę. Marian! O, ty rozkujałem. Marian! No i Marian uciekł. Więc wjeżdżamy na farmę. Naszym nowym nabytkiem. Tu mamy przejazd taki. No. Slow margin. No to by było chyba na tyle odcinek. O, nic nie ma. Do robienia. Nie mamy do następnego odcinku z moim. Z kolegą. Będę różnić. Żumiła. Idziemy tylko po przyczepę i przyczepę ustawiamy w innym miejscu. Nie będziemy tam ciekać. To był krótki odcinek taki. Tu sobie staniemy z przyczepą. Na razie mamy taką starą, malutką, ale to nie jest większą. Już niedługo. Lodziska już niedługo, czyli za okrągłe parę dni, więc nie ma co robić, jeszcze tu zauważył z kąsiarką. To zapisujemy rotacyjne. Ja na to mówię rotacyjne, czy widzicie presję osobą, bo można by chciała zrobić. Odłożyłem kosiarkę, tylko tę presę. Odczepimy presę. Podjedziemy już za podwiatę. I podjedziemy też na godzinę po wiatr. Tylko najpierw zobaczę. No, jest o tyle trochę. Te trzy rządki. To dopiero będziemy w dalszym części robić. Więc to by było na koniec na ten odcinek. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie suba, dzwoneczek. Zostawcie suba. Zostawcie też oczywiście dzwoneczek. Dla mnie to jest ważne. Zostawcie dzwoneczek, bo... Zostaw dzwoneczek, bo nie usłyszysz... Bo nie usłyszysz nowych pioseneczek. Czyli ja zmieniam i zostaw suba, bo nie usłyszysz... Bo nie zobaczysz nowych odcineczków. Nie wiem, po co ja to mówiłem, ale okej, to jest dziwne. Ale zostawcie dzwoneczek, bo nie zobaczycie nowych odcineczków.
i zostawcie suba serdecznie i dzięki, że wpadliście na ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję. No, bardzo Wam dziękuję, że wpadliście na ten odcinek. I narka, pa, pa. Pa, pa. Właśnie się jeszcze przejedziemy na łąkę. Poruszył sam szybko. I dopiero skończymy odcinek na łące. Albo na farmie. Pokażcie łąkę. Jeszcze trochę. I będziemy mogli ją kosić, ale to już na następnym odcinku pewnie. Więc narka, w następnym odcinku może będzie zbieranie trawy. Więc nara.